Witam w drugim odcinku z Tasmanii. Dzisiaj zaczynamy w Hobart, w stolicy stanu i znajdujemy się w najbardziej ikonicznym miejscu tego miasta, na markecie Salamanca. Market naprawdę bardzo wyjątkowy, wyjątkowe stoiska, przepiękne miejsca, ale w dzisiejszym odcinku pokażemy również trochę historii, ale nie za dużo, oraz przepiękne wybrzeże Tasmanii Wschodniej. Market Salamanca jest bardzo zróżnicowany i można kupić praktycznie wszystko. Od produktów spożywczych, jakichś wełnianych, ozdób do domu, biżuterii, naprawdę wszystko i wszystko jest bardzo wyjątkowe, bardzo inne. O! To jest wykonane z Huon Pine, czyli sosny chłon, która jest najstarszym drzewem na Tasmanii i osiąga nawet do bodajże 4000 lat. Rufus? Rufus? Wpadliśmy w pułapkę, dostaliśmy coś takiego, to są dwie części. I'll show you. We take the little dolphin, all right, or any animal design, we put it onto a little piece called a trap. This does not come apart, your dolphin doesn't come apart. I hide it for one second and the dolphin is on. Whoever you give it to spends the rest of their life trying to get it off. So without bending or undoing anything, somehow on the planet. Have you designed it? Yes, I have. My father showed me this trick when I was just a little kid. Made a random shape, and I got tired of making the same shape over and over, so I just made the animal shapes. And how do you actually get it off? Good question. Yeah, we're here for like half an hour now. Try a platypus. Try them on. You need to tell us. Teraz trzeba jakimś prostym trikiem wyplątać to zwierzę z pułapki. Tak stoimy pół godziny i próbujemy to zrobić. Nic z tego. Bardzo frustrujące. Wybiła trzecia po południu, market się zamyka. Spędziliśmy troszkę dłużej czasu na rozwiązywaniu zagadki z pułapką i zwierzęciem. Ale teraz idziemy zwiedzać miasto, zobaczyć co tam słychać. Będziemy dalej kontynuować próby rozwiązywania tej zagadki, ponieważ kupiliśmy dziobaka, a teraz idziemy na miasto i pewnie też na browara. Znajdujemy się w dzielnicy Battery Point, która słynie z przepięknych, małych, bardzo klimatycznych domków pierwszych mieszkańców Tasmanii. Ten bardzo ciekawy dzień w Hobart kończymy w porcie, który jest też metą na regatach corocznych z Sydney właśnie do Hobart. Przypływają wszystkie jachty, zawijają do bezpiecznego portu. I skoro jesteśmy w tematyce morskiej, to jutrzejszego poranka zaczynamy wspaniałą przygodę na morzu. Dotarliśmy na wyspę Bruny, położoną na południowym wybrzeżu Tasmanii. Jesteśmy tuż od rozpoczęcia naszej morskiej przygody. Zaraz wchodzimy na statek. Ponieważ wypływamy na Ocean Południowy, będzie wiało, będzie zimno, będzie pryskało. Dostaliśmy specjalne płachty. Nie wiadomo jak to tylko ubrać, ale zaraz wracamy. No,
Powinno nas to troszkę uchronić przed wodą i wiatrem, mam nadzieję. Jaka suknia! Szykowne to jest, wiem. Sztormiaczek elegancki, pierwsza klasa. No to w drogę. Rewelacja, mój kapitan, bardzo zabawny, na pełnej prędkości przejechał między dwoma klifami pionowymi, trochę adrenaliny. Ja bym tak nie wierzyła. Ten klif, który tu widzimy, ma 280 metrów wysokości i jest jednym z najwyższych na południowej półkuli. A tu mamy oddychającą skałę, która wygląda właśnie jakby oddychała i wyrzuca mnóstwo wody w górę podczas przybywającej fali. A właśnie ta mała dziura jest szczytem 90-metrowej jaskini, która idzie w głąb wody. Ta jaskinia nazywa się Dziurką od Klucza, ale niektórzy również nazywają ją Elvisem, ponieważ kształtem przypomina właśnie Elvisa. Zeszliśmy na ląd po naszej morskiej przygodzie. Tak się trochę śmialiśmy, zanim wyruszyliśmy. Wiedzieliśmy, że będzie pięknie, ale rzeczywiście okazało się, że to być wspaniałą przygodą. Było naprawdę fenomenalnie. Adrenalina w pewnych momentach była dość wysoko. To miejsce, na którym widzieliśmy foki, jest to jeden z punktów na świecie, na którym będąc jest się najbliżej bieguna południowego, nie będąc na wyprawie na Antarktydę, więc naprawdę coś niesamowitego i Antarktyda była położona o 2200 km od nas. Po zakończonym rejsie nie warto się śpieszyć z powrotem na stały ląd, bo na wyspie jest mnóstwo wspaniałych rzeczy do zobaczenia. Przede wszystkim piękne widoki, jak widzicie za mną, jesteśmy teraz w najwęższym punkcie wyspy, gdzie tak naprawdę dwie jej części, północna i południowa, stykają się ze sobą. Ale oprócz tego mnóstwo dzikiej przyrody, czyli niebieskie pingwiny, czarne łabędzie i białe kangury. Tak, dokładnie, białe kangury, które nie są osobną rasą, ale są tutaj tylko występującymi kangurami albinosami.
Ostatnim punktem w Hobart jest punkt widokowy na górze Wellington i właśnie na nim się znajdujemy. Przepiękny widok na miasto, zatokę oraz na wyspę Bruni, na której byliśmy wczoraj. Następny nasz przystanek na Tasmanii to półwysep Tasman. Nasz pierwszy przystanek na wybrzeżu półwyspu Tasmana to formacja skalna zwana Chodnikiem. Chyba nazwy nie muszę tłumaczyć, każdy widzi, dlaczego właśnie tak nazwana została ta formacja skalna. Wszystko tutaj stworzone jest naturalnie przez wodę, bo jak wiemy, woda drąży skałę, ale to tak naprawdę sól morska drąży i powoduje takie właśnie ala pęknięcia w skale, tworzące, układające się w kostkę. Normalnie jak od linijki. Podczas odpływu oceanu można spacerować po chodniku oraz podziwiać bujne życie, które przez większość czasu jest pod powierzchnią wody. Drugim miejscem jest tak zwana kuchnia diabła. Grzeje ręce, jeśli nie jest. Nad kuchnią. Nad kuchnią. Noc spędziliśmy na kempingu w Parku Narodowym Tasmana, w przepięknej lokalizacji i otoczeniu, pośród drzew tuż nad zatoką. I właśnie w tym samym miejscu rozpoczynamy dzisiejszą wędrówkę w kierunku wybrzeża, aby podziwiać przepiękne klify. Ścieżka prowadzi w górę, w dół przez las, ale w końcu dotarliśmy na piękne widoki i widzimy ścieżkę już bardziej odsłoniętą. Dotarliśmy do mety naszej dzisiejszej wędrówki. Jesteśmy na punkcie widokowym, z którego rozpościera się przepiękny widok, oczywiście. Można obserwować przepiękne klify, widok na morze oraz bardzo znany skalny, zwany totemem. Idealnie nam się trafiło, bo dotarliśmy na szczyt i na punkt widokowy w czasie, kiedy wycieczka przepływała łodzią, obserwując klify z powierzchni wody, więc idealnie mogliśmy obserwować wielkość tych klifów w stosunku do małej łódeczki. A to jest ta sama firma, która organizuje wycieczki na wyspie Bruni, na której my byliśmy parę dni temu.
Po zwiedzeniu Parku Narodowego i zobaczeniu przepięknych, naturalnych miejsc postanowiliśmy odwiedzić miejsce związane z historią Australii, a tak naprawdę z historią skazańców wysyłanych na ten kontynent. Jesteśmy w Port Arthur, osadzie, która pełniła rolę więzienia od 1830 do 1877 roku. Podczas zakupu biletu każdy zwiedzający losuje sobie kartę. Ta karta przedstawia jakąś postać, która jest związana z historią tego miejsca i odpowiednik tej karty jest gdzieś ukryty na terenie całego kompleksu i uatrakcyjnienie takie jest tego zwiedzania, żeby odnaleźć swoją postać. Więzienie to nie było tylko miejscem, gdzie przebywali skazańcy odbywający karę. Było potężnym przedsiębiorstwem produkującym różne rzeczy. Po wojnach napoleońskich Imperium Brytyjskie potrzebowało masy drewna do budowy statków i Tasmania była idealnym jego źródłem. Stąd też skazańcy pracowali głównie przy wyrębie drewna. Ale jak zmusić więźniów do tak ciężkiej pracy? Stosowano oczywiście kary cielesne. Kary wymierzane były przed wszystkimi współwięźniami, a najcięższa z nich to była kara chłosty i za na przykład próbę ucieczki można było otrzymać nawet 100 batów. Problem polegał na tym, że więźniowie mdleli często po otrzymaniu drugiego lub trzeciego bata. Co wtedy robiono? Przerywano chłostę, wsadzano ich do słonej wody, której tu w zatoce nie brakuje, i chłostę wznawiano dopiero, kiedy rany zaczynały się zasklepiać. Najdłużej wymierzana kara w ten sposób trwała podobno aż 2 lata. Jak możecie sobie wyobrazić, z tym miejscem związanych jest wiele niesamowitych historii, wręcz legend. I jedna właśnie dotyczy kar cielesnych. Otóż jednym z najbardziej przykładających się do swojej pracy więźniów był więzień, który stracił swoją jedną rękę w bitwie pod Waterloo. Przybył tutaj jako skazaniec i trzeba było znaleźć mu jakieś zajęcie, więc został biczownikiem. Ale chyba najgorszą formą kary była kara mentalna, która odbywała się w tym budynku. Jest to budynek odosobnienia, gdzie więźniowie przebywali w zupełnej ciszy. Nawet strażnicy porozumiewali się ze sobą za pomocą systemu gestów. Przez 23 godziny dziennie więzień przebywał w odosobnieniu. Był wypuszczany tylko na godzinę w skórzanej masce, w której miał dokonywać ćwiczeń, tak żeby pozostać w formie. Na domiar tego, co 15 minut odzywał się dzwonek, który odmierzał czas upływającej kary. Niby nic takiego, ale więźniowie nie otrzymywali kar na kilka dni, lecz na kilka lat. Edward. Wielebny Edward Durham. Odnalazłem swoją kartę. Jupek, to się wszystko zgadza. Proszę bardzo. Cyk. Był to wielebny Edward Durham. Znajdujemy się w centrum ruin kościoła. Nie ma dachu, nie ma okien. Wszystko spłonęło podczas pożaru. Półwysep Tasmana połączony jest z Tasmanią bardzo wąskim pasmem lądu, 60-metrowym. I właśnie to miejsce było wybrane na ostatnie miejsce, gdzie łapano ewentualnych uciekinierów z więzienia w Port Arthur. W tym celu na tym paśmie lądu ustawiono 18 stanowisk z psami, które miały ostrzegać strażników, gdy zauważyły jakiegoś uciekiniera. Jeden ze strażników pilnujących tego miejsca został skazany za kradzież jedzenia i został wysłany do Port Arthur. Jednak jemu udało się uciec, ponieważ psy go znały i nie zaczęły szczekać. Zabrał 2 psy i przez 20 miesięcy ukrywał się w okolicznym buszu, zanim został w końcu znaleziony. Dopłynęliśmy na Wyspę Umarłych, która znajduje się nieopodal tu w porcie. I na wyspie pochowani są głównie skazańcy, którzy przebywali w więzieniu. Nie ma tu żadnych nagrobków na grobach skazańców, ponieważ władze więzienia uważały, że skazańcy nie zasługują na to, żeby zostać zapamiętani. Są to natomiast nagrobki żołnierzy, którzy ich pilnowali, oraz
kilku innych znaczących osób. Tylko trzy nagrobki wskazują ludzi, którzy wyróżnili się w jakiś sposób spośród 1100 pogrzebanych tutaj więźniów. Groby skazańców są nieoznaczone i faktycznie są praktycznie niewidoczne i nawet w miejscu, gdzie idzie się deptakiem, wielce prawdopodobne jest, że chodzimy teraz po grobie kogoś ze skazanych. Druga sprawa jest taka, że wyspa sama w sobie jest bardzo malutka, wystarczy 5 minut dosłownie, żeby obejść ją dookoła. I na stałe mieszkała tutaj zawsze tylko jedna osoba, a był to grabarz, który miał w sumie najlepszą fuchę z całego więzienia. Często był to najbardziej zatwardziały zakapior, którego zsyłali tu, żeby nie stwarzał zagrożenia dla innych skazanych. Poza tym grabarz miał tutaj całkiem dużo swobody, no i zamiast siedzieć w celi, siedział sobie po prostu na małej wysepce. Na tym kończymy, jedziemy dalej na północ, wzdłuż wybrzeża. Tak, podjechaliśmy w góry na przełęcz, która nazywa się Drabina Jakubowa. Jest to taka droga bardzo kręta. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda na mapie. Ale warunki są tak niesprzyjające, że zatrzymaliśmy się przed tą przełęczą i nie będziemy kontynuować. Spróbujemy jutro, a naprawdę będzie to spora frajda, jeśli pogoda dopisze. Podejście drugie. Dziś warunki zdecydowanie lepsze, więc będziemy wjeżdżać tą drogą, która nazywa się Drabiną Jakuba lub Jakubową, jak kto woli. No i gdzieś przeczytałem, że jest to jedna z tych dróg, które podnoszą włosy na głowie i tak właśnie chyba będzie. No, dojechaliśmy. Pięknie widać tą drogę tu na dole. Wjechaliśmy, przeżycie niesamowite, a teraz musimy zjechać jeszcze w dół, bo to jest jedyna droga na szczyt, no i uciekamy, bo pogoda szybciutko się pogarsza. W końcu jesteśmy na ponad 1500 metrów. Tam już idzie chmura. Idzie deszcz, tam. Idzie sikawica.
Na szczycie znajduje się resort narciarski, który tutaj w sezonie zimowym prężnie działa i widać, że się jeszcze rozbudowuje, a całość wygląda jak jakaś stacja badawcza z Antarktydy, takie domki teraz opuszczone praktycznie. Świetna sprawa. Robi klimat. Trzeba dodać, bo jest lato. A, jest drugi dzień lata, tak. Tak. Dlatego pada trochę śniegu. Zjechaliśmy, jak widzicie, przepaść jest niezła i efekt potęguje to, że w niektórych miejscach nie ma barierki, jak widzieliście, a droga nie jest asfaltowa, tylko jest po prostu utwardzoną drogą szutrową, także naprawdę wrażenia niesamowite. Jak ktoś będzie w okolicy, polecam dla wszystkich fanów motoryzacji zdecydowanie. Za kilka godzin mamy prom powrotny z Tasmanii na stały ląd australijski, więc niestety opuszczamy tą przewspaniałą, cudowną wyspę. Jak widzieliście, jest równie zróżnicowana, co fantastyczna, pełna dzikiej przyrody i zabytków kultury. Kto z Was jeszcze nie widział naszego poprzedniego odcinka z Tasmanii, serdecznie zapraszam do obejrzenia. Naprawdę warto, są diabły tasmańskie i mnóstwo innej dzikiej przyrody. Oraz zapraszam Was do subskrypcji, żeby nie przegapić dalszych epizodów z Australii, gdzie w następnym odcinku pokażemy Wam metropolię, którą jest Melbourne. Zapraszam, do zobaczenia! Whatever it is, I just can't stop. Only 20 seconds, it's all mine.